Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Troczek, to jest kolejny odcinek z Elsword NA na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj porobimy sobie troszeczkę misji z kampanii. Jak widzicie, gram sobie Ravenem, Blade Masterem. Już z Transem, ze mną jest również Fantomka na Arze. Będą to takie luźne odcinki dzisiaj. Luźny odcinek. Może w liczbę pojedynczej nazwijmy to. O, dosięgnę tego gagatka. Dobra, mam tutaj jeszcze z... O, to mnie tak zrzuca. Musimy się bardzo, bardzo skupić. Jak wiecie, jest event, pre-event do trzeciej klas. Ojej, zobaczymy, ja tutaj nie mam żadnych dźwięków. Poczekajcie, sound effect, odmutuj. Halo. Dobra. Chcę po prostu słyszeć troszeczkę grę. Jest pre-event, na którym możemy, no, porobić kilka ciekawych rzeczy. Kilka rzeczy podostawać. Chciałbym lepiej przygotować sobie postacie na nadejście z trzeciej klasy, która jest 20 grudnia, czyli już niebawem. Bardzo niebawem. Teraz, kiedy to nagrywam, jest 10 grudnia, czyli u mnie za 10 dni, u was to będzie jeszcze szybciej. Ojejoj, ten karabin to nie był przyjemny, panie robocie. Kończymy. Pewnie zastanawiacie się, czemu akurat wybrałem Blade Mastera. W ogóle Ravena. Dlatego, że... spodobało jakoś mi się granie nim. Naprawdę spodobało mi się. Nie sądziłem, że ta postać może być naprawdę taka świetna. Czasami jak mam dobrą pasę, to... gra mi się po prostu nim wybornie. A czasami... Nie ma czasami, że źle. Zawsze mi się fajnie im gra. Dlatego zadałem wam pytanie na odcinkach z Voida. Czy sądzicie, żeby tam również sobie przemienić postać z BMA na... Znaczy z RF-a na BMA? No, ale... Zobaczymy. Na razie bawmy się tym, co mamy tutaj. Jest event... znaczy częścią z tego eventu pre-eventowego jest to, że jak widzicie... Troszeczkę inaczej mamy pokazany pasek expa, ze względu na to, że każdym razem, kiedy nabijemy level, to dostaniemy 50% od razu na kolejny level. I tylko musimy jakby wbijać 50% wymaganego, dlatego można bardzo, bardzo łatwo i szybko ogarnąć sobie wysoki poziom. Z tego co wiem, to kilku ludzi z mojego Discorda już ma naprawdę wysokie poziomy na ENA, gdzie zgaduję, że bez tego by troszeczkę szybciej im to szło, znaczy wolniej, przepraszam. A my kończymy teraz z tym gagatkiem. Misja dodatkowa na 190% expa. To no nieźle. A o czym mówię? Zgubiłem temat. Dobra, nieważne. Najwidoczniej nie było to warte uwagi. Oj, to by się przydało. Co do builda na postać, jeszcze nie mam ustalonego, jakiego chciałbym tak cały czas używać. Używam na razie z tych skilli, którymi mi się najlepiej gra. Jak widzicie, to combo z tym cały czas powtarzającym się skillem Sonic Slash. Nie idziemy tutaj na goty, niestety. No jest SS, rekord. Nie idziemy na goty ze względu na to, że za długo by to trwało. Aż covered village. Okay. O, odblokowałem skilla. Rend. Additional damage to fatal wound. Cut tendon enemies. Dajcie znać, czy to jest ciekawe, bo przeważnie te dwa skille są bardzo dobre. To muszę jeszcze robić.
Tutaj na Hypera mam 4 na 5, ale to dopiero później, bo mój level to jest tutaj. Tutaj jest mój level, a tam nie robimy jeszcze misji. Bo chcemy robić po kolei, ja i fanowie chcemy robić po kolei każdą misję. No i niedobieranie, to jest bez sensu. Jedziemy dalej. To połączenie ataku Awakenem i tym skillem Sonic Slash, to jest chyba, mam upgrade'niętego go na... Jezu, na co ja mam to upgrade'nięte? A na po prostu na kryta. Ale to jest przyjemne, że co jakiś czas... niby cooldown jest napisane 11 sekund, ale często zmienia się na po prostu sekundę. Oj, niestety fantomka straciła jaskółkę. Ups. A to chyba nam nie za bardzo przeszkodzi. Okej. Dopiero 6 minutek sobie gramy. Ja jeszcze wyszukuję aktualizację do Windowsa. To się nazywa Professional YouTuber. Dobra, tego dziabnąłem. Góra... Oj, nie w tą stronę troczek. Aha, dobra, to była jaskółka. Czyli nie mam czym się przejmować. Ej, czy ty nie miałeś swojego wózka przypadkiem, gruby kolego? Co do kombosów na postać, znam parę. A czemu ich na razie nie wykorzystuję? Ze względu na to, że nie ma chyba na razie potrzeby przy tych przeciwnikach robić kombosów. Warto tylko się przez nich przebić i jechać dalej. Dobra. Bum. I zaraz kończymy z tymi oponentami. Okej. Byk. Nie ma gościa. Do widzenia. Oj, będę musiał sobie potki pokupować. Ale zobaczcie, już mam 80% na następny level. No to zobaczcie, jak szybko to wszystko się nabija dzięki temu Bayerowi, że 50% więcej expa. No bo ja polecę na tego wariata. Dobra. O i to wszyscy, możemy lecieć dalej. A wy jakie postacie przygotowujecie sobie do trzeciej zmiany klasy? Napiszcie w komentarzach koniecznie. Chciałbym z wami pogadać na ten temat. Ze względu na to, że... Znaczy, jaki odsetek osób z jakimi postaciami jest. Więc wiecie, tutaj możemy mieć duże pole do popisu a propos gadania. Ja cię 1000 komba zrobiłem. No to już wyobraźcie sobie, że na przykład może tą postacią łatwiej mi się zrobi broń Apo. Ale zobaczymy, to jest NA, tak? Tutaj wszystko może się wydarzyć. A nie tak jak na wojdzie. Oj, tutaj tylko tego innego przeciwnika udało mi się pokonać. Przerzucimy się przez niego, manę weźmiemy i to chyba wszyscy. Tak, to jest, są wszyscy nasi oponenci. Oj, trafiłem idealnie. Nie w ten moment, co powinienem. No Jezu Chryste. No. Zachciało im się jeździć swoimi wózkami. Strasznie fajne dźwięki takie. Wydają te małe goblinki. Oj, oj. Tutaj tym młotem przysunął nam i to całkiem, całkiem mocno. Ale mana mu schodzi za każdym ciosem, jaki mu zadaje. Dobra. Poszła jaskółka. Od fantomki. Jedyneczkę używamy i lecimy dalej na bossa. Jedziemy dalej z nim.
Jestem ciekaw, czemu czasami... O Jezu, nie wszedł skill. Jestem ciekaw, czemu czasami, wiecie, załącza się to, a czasami nie, że jedna sekunda jest tylko oczekiwania. Być może czegoś nie wiem, ale już chyba wiem. Już chyba poznałem tajniki tego skilla. Jak używam tego. Tak, jak użyję tego, to automatycznie mam szybciej to. Okej. Nie idziemy na goty, nie martwcie się. O, znowu na SS. I jedziemy. Level up 81. O, tutaj byłoby trzeba zerknąć na te itemy, które mamy. Coś by się przydało założyć. Phantasmal Gazer. Wiecie co? Możemy chyba zrobić. Tylko zobaczmy, jak stan ekwipunku 94%. Jedziemy dalej. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Skoro dzisiaj piątek, to także się spytam was o odcinki z reszty tygodnia. Od poniedziałku, z poniedziałku i środy, czy wam się również podobały, czy w ogóle oglądaliście. Zapraszam was również na odcinek następny w dniu dzisiejszym, będzie o godzinie 17 na kanale Naruto Online. Już drugi odcinek. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie aż tak dużych problemów z nagrywaniem i w ogóle z całą rozgrywką. Widzę tam fantomka na dole, to kosi wszystkich. A ja tutaj sobie troszeczkę muszę poradzić sam. O nie! Wracaj mnie na górę. A, ona na dół spadła. Dobra, wszyscy. Oj, i niestety wpadłem w bańkę wody. Pyk. I jedziemy dalej. Hopsa, hopsa, lopsa. I do przodu! Aha, fantomka olała tamtych przeciwników z tyłu, a oni po prostu uciekają, jak idioci. Nie, to tylko ten... Dobra. Poszedł Lulu. O Boże. Shockwave! Mam pytanie, czy ja mam włączony angielski głos? Nie. Korean voices. No dobra. To jeszcze nie będzie boss, więc zachowamy sobie Awakina. Albo nie. Dawajcie, jedziemy. Skoro możemy, to korzystajmy. Muszę bardziej starać się zauważyć, czy fantomka używa tej swojej jaskółki, czy nie. Ponieważ... Nie chcę, żeby ona marnowała sobie tego skina. Jak ja użyję jakiegoś innego, mocniejszego ciutkę. Wow, wow, wow. Dobra. I tu jeszcze jedna syrena została. Nie wiem, czy to można nazwać syreną. Ale wygląda podobnie. Takie 2 na 10. Jedziemy 55 sekund, a Awakina jeszcze zostało. Ła, nieźle poszło. O, odsuń się. To jest będzie boss. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jest jeden oponent. Nasz mini boss. Interested aluminium. Aluminium? O nie, nie amelinium. Czy to amelinium, to nie aluminium, amelinium. Tu się nie pomaluje. Wow, widzę, fantomka mocno potraktowała naszego minibossa potężnymi atakami, jak i również ja mu zniszczyłem troszeczkę zbroję, żeby nie myślał, że jest taki twardy. Oj, ale będę musiał dokupić sobie... Potki 100 na 100.
No chyba, że wykorzystam to, co mam do kipunku. Inny dżin to następnym razem. No dobra, to już wiemy, że z połączeniem z tym skillem tamten Sonic Slash jest do robienia all the time. Już mógłby być troszeczkę mocniejszy. Dobra. Oj, odwróć się. Mogę praktycznie spamować tym skillem, widzicie? Dobra, i włączę jeszcze z kombosem. Uciekła nam w ostatniej chwili, no. Ale chyba jej to nic nie pomoże. Auć. Ono tu. Nic nie zdążyłem nawet zrobić. Moje prądy po prostu ją pokonały. Nieźle. Win 4.29. Retain party. Kończymy misję. Co tu ciekawego? No to już coraz lepsze rzeczy dostajemy. Ale nimi zajmę się poza nagraniem. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam do pozostawienia łapki w górę, komentarza, no i oczywiście subskrypcji, by być na bieżąco i nie przegapić kolejnych materiałów. Ja byłem Troczek, ze mną była Phantom Cat, była gra Elsword NA. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.